What's going on? Kiedy słyszał. Red one are single Single track, tracks. Yeah. gravel road, and the gray is tarmac. Yeah, but I think from the beginning, if we start with a good pace, this climb is more than enough for Which one? The tarmac or yeah, the gravel road? The gravel road. The gravel road is more than enough to you know, stay in the front and to create some gaps. Today the gaps were created on the much shorter climbs. Also, I don't know how the gravel road is, because yeah. on other days it can be sandy or very rocky. Yeah, but this with the tarmac, the first one are tarmac. So I think here we will stay in the front. We will stay in the gravel road in the front. If we will feel good, then we can push with our pace to stay up front with the. Definitely, we need to go up front to all the section of of single tracks. A lot of single tracks tomorrow. Yeah. And yeah, if we are in the front and we are fighting for the podium, then we will decide where to launch the attack, because I think we need to attack like a big time to create a gap so the guys from the GC won't chase us for the stage, because we are hour and a half in the back. So we need to play this card. Yep. How was today? And why we didn't get top 5 or podium? I think we had legs for this. Yeah, I think also. And also the tactic was good. We basically, I think we can say we create the group, and yeah, I think we so. We pushed from the beginning and create the group. We were already in the group. And kilometer 50, we had a small mechanical problem. We can fix it very quickly, but we lose the contact with the front group. Yeah, like exactly in the worst moment. Yeah, 20 seconds of putting the plug into the tire, and in the exact moment when the whole group exploded. Yeah, yeah. Losing 20 seconds there, it's like. Yeah, then you lose 20 seconds to the last guy in the group, but he already has 20 seconds to the first guy in the group, and it starts to grow and grow and grow. And yeah, but in the end, I think we can be happy with our ride. We animated the race from the beginning. We tried to race aggressively, and shame about yesterday. But it is how it is. One more day to go, and we keep fighting for the best stage result for the last day. Just that's it. Yep. Jeszcze co do etapu, to dzisiaj w ogóle, jak widzicie, nie ma słońca. Rano padał deszcz. Chociaż nawet nie wiem, czy padał deszcz, czy po prostu jakbyśmy byli w wielkiej chmurze. Po prostu woda stała w powietrzu. 20 stopni jakoś, także warunki fajne, trochę za wilgotno, ale to już tam, powiedzmy, że to zawsze przeszkadza, jak się leci w wysokich strefach wysiłku, to zawsze coś przeszkadza, ale ogółem było tak, dało się oddychać i było lepiej niż w te upały. No i co, tak jak mówiliśmy z Serchiem, wszystko było super. Malutka dziurka, zaszydłowałem ją. Szydło, dla tych, co nie wiedzą, to jest taki mały widelczyk z takim małym sznureczkiem, bardzo lepkim, który się wbija w dziurę i on ją zakleja. Także zaszydłowałem i to pomogło, już mi nie schodziło do końca etapu. Do tego jeszcze mleczko, które mamy w oponie, które zakleja. Kochane oko.
które zakleja dziurę od środka, więc to pomogło, nie musiałem wymieniać koła. No ale tak jak mówiliśmy, najgorszy moment, żaden moment dobry na to nie jest, ale no ten był wyjątkowo paskudny, bo wcześniej jechaliśmy przez 40 km grupą 10-12 osób, a dokładnie w tym momencie, jeszcze mam zdjęcie, jak dojeżdżamy do tego zakrętu całą grupą i no i później na tym podjeździe wszystko się rozwaliło, w sensie podzieliło. No, także tak. Jedziemy dalej. Jutro kolejny dzień. Ostatni już, na szczęście. Lando ma problemy. Właściwie nie Lando, tylko Fox. Tutaj Top Cup od blokami się. Top Cup is dead. Top Cup is dead. Dużo błotka, dużo syfu i biedny wymaga naprawy. Istnieje spora szansa, że jutro będę jechał zręczną blokadą, bo GM, oni w drużynie mają RockShoxa, Sidia i nie wie, czy będzie w stanie to naprawić. Dzwonią teraz po znajomych i szukają części zamiennej. Także takie to są uroki tego wyścigu kochanego. Cześć, jak widzicie, albo nie widzicie, bo ja nie widzę, coś wpadło mi do oka dzisiaj na etapie, było dużo piachu i piach był wszędzie i wpadał do taki klejący się piach w sumie. Jakie wielkie grudy piachu wpadały wszędzie. A dzisiaj też chciałem wam pokazać, jak wygląda Cape Epic, jak chodzi o obciążenia. Tutaj jest mój Training Peaks. Widzicie prolog 77 TSS-ów, który nie pojechałem na swoim poziomie i potem lecimy. 300, 324, 289, 283. 221, ale to jest wczorajsza przejażdżka. 2,5 godziny z tych 3,5 godziny to jechaliśmy sobie bardzo spokojnie. No i dzisiaj 334. Jak widzicie, liczby niemałe. Jutro będę na minus 80 chyba 7. Tak patrzyłem tutaj. No i jeszcze ostatni etapik jutro, także jak sobie założymy tutaj, to mamy praktycznie po 300 TSS-ów na dzień średnio by wychodziło, gdyby nie wczorajszy etap. No i na razie mamy 22 godziny 43 minuty. Tutaj nie zrzucam praktycznie rozgrzewek i jakichś rozjazdów, bo to takie, że tak powiem, pierdółki. No ale myślę, żeby się uzbierało już 24 godziny spokojnie. Także tak to wygląda. Podejrzewam, że żeby walczyć tutaj o generalkę, to trzeba przyjmować 330-360 TSS-ów dzień w dzień. I to jest coś, do czego pewnie mógłbym się przygotować, gdybym wiedział od początku zimy, że jadę Cape'a. Wtedy z Kubą Pieniążkiem, moim trenerem, byśmy poradzili tak, żebym miał tutaj... żebym był przygotowany po prostu na coś takiego. Niemniej jednak i tak jestem z siebie bardzo dumny, bo nie planowałem tego wyścigu totalnie, a tutaj z dnia na dzień w sumie czuję się coraz lepiej. No i przyjmuję solidne obciążenia, także spoko. Dodam jeszcze, że FTP mam ustawione na 435 W, a waży jakieś 78 kg. Co prawda nie wiem, czy od początku wyścigu to 435 to była... to było odpowiednie, ale no powiedzmy, że no przy takim FTP to tak jak mówiłem 330-360 dziennie trzeba by mielić, żeby tutaj walczyć o top 3 w generalce. Taka zabawa. Jeszcze co do tych całych TSS-ów, to dla tych, którzy nie wiedzą, to jest... Training Stress Score, czyli takie podsumowanie dziennego obciążenia organizmu i jest to wyliczane na podstawie algorytmów, których nie rozumiem, bo nigdy się w nie nie zagłębiałem, gdyż jest to rola mojego trenera Kuby, a ja od niego takiej wiedzy nie wyciągam, ponieważ mam tendencję potem do tak zwanego overanalyzing, więc w moim przypadku czasem jest tak, że im mniej wiem, tym lepiej dla mnie. Mogę się skupić tylko na robocie. W każdym razie TSS-y nie uwzględniają zjazdów na MTB, które dają niemałe obciążenie jeszcze dla górnej części ciała, dla dłoni, jak widzicie. Ale dzisiaj poprawiłem chwyty, zmieniłem trochę kąt ustawienia klamek hamulcowych i jest dużo lepiej. Więc to może był mój błąd tak naprawdę, co nie zmienia faktu, że te
te SS-y nie uwzględniają tego, co się dzieje na zjazdach, a tutaj naprawdę dużo siły trzeba na to poświęcić. Oraz te SS-y nie uwzględniają pobudek o 4 rano, co też raczej jest sporym obciążeniem dla organizmu. Nawet jak się trochę przestawiłem, potrafię zasnąć gdzieś w okolicach 21, no ale nie ma tutaj opcji, żeby pospać 8 godzin. O, udało mi się naprawić oko patyczkiem do ucha z kroplami tam tej NaCl. Zapomniałem, Jezu, jak to się nazywa. Wsadziłem sobie i tak wyciągnąłem. I jest super. Jeszcze boli, no bo po operacji boli, ale działa. Już mi nic tam nie drapie, więc super. Dostałem też w którymś komentarzu pod którymś filmem pytanie o jedzenie na wyścigu. O, to już na wyścigu teraz na przykład sobie robię płatki owsiane w ramach przekąski. Jem na wyścigu, w trakcie wyścigu, między 120 a 140 gram węgli na godzinę. Staram się tak robić. Czasem ciężko to policzyć, bo nie zawsze wypiję cały bidon przed bufetem, więc tutaj są jakieś tam wahania, ale na pewno ponad 110 gramów na godzinę węgli przyjmuję na każdym etapie. No i w ciągu dnia po prostu jem cały czas. Jak zgłodnieję i tylko poczuję, że zrobi się miejsce w brzuchu, to ładuję jakieś węgle. Jemy bardzo prosto, bardzo mało tłuszczu, żadnych jakichś sosów, takich rzeczy, jak najmniej obciążać żołądek w trakcie tego wyścigu, bo tutaj najczęstsze DNF-y to są z powodu właśnie zatrucia pokarmowego, więc staramy się jak najmniej obciążać żołądek, żeby miał jak najmniej roboty do tego, aczkolwiek tutaj nie będę też taki świętoszkowaty, bo no zjedliśmy pizzę po etapie wczoraj i dzisiaj, ale to pizza to wjechała jak niedzielny rosołek po takich etapach, także no poza takimi małymi wybrykami to staramy się naprawdę jeść bardzo prosto, aż za prosto. Już marzę, jutro po wyścigu zjem olbrzymiego burgera z popiątnym serem i poczwórnym mięchem i tak, taki mam plan właśnie. I tutaj w tej kuchni właśnie jemy to wszystko. O, tutaj. Nie tylko oko naprawione, ale również blokada. Stara sztuczka od ZJBG. Gumeczka robi swoje.